Zapiszmy 0,8 jako ułamek zwykły. Mamy 0,8. 8 jest tu na miejscu dziesiątych. Ten ułamek dziesiętny możemy więc odczytać jako 0,8. Zapiszmy więc dosłownie 0,8. Mamy 0,8, czyli 8 przez 10. Oto nasz ułamek zwykły. Jeśli chcemy, możemy go jeszcze skrócić, ponieważ 8 i 10 mają wspólne dzielniki. Zarówno 8 i 10 dzielą się przez 2. Podzielmy więc licznik i mianownik przez 2. Nie zmienimy wartości ułamka, ponieważ i licznik i mianownik dzielimy przez 2. 8 dzielone przez 2 to 4, 10 dzielone przez 2 to 5. Gotowe. 0,8 to inaczej 0,8, czyli 4 piąte.